Nee, 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 nee. Siemanko, drodzy fani Gwiezdnych Wojen, z tej strony wasz komisarz Szef, który witam was bardzo serdecznie w kolejnej dziwnej recenzji na ziemniaczanym polu komisarza Sewa. Nie sprawdzajcie, czy macie włączone monitory, czy wszystko się zgadza u was na komputerze. Tak, dzisiaj zaczynamy naszą recenzję, ponieważ dzisiejszym tematem naszego spotkania jest pierwsza pozycja z cyklu Legend od wydawnictwa Uroboros, a mianowicie trylogia Trauna, Dziedzic Imperium. Książka, która dzisiaj jest w ten sposób charakterystycznie recenzowana przeze mnie, ponieważ nieco ponad rok temu zajmowałem się tąże samą książką w wersji angielskiej na swoim kanale, więc nie stwierdziłem, że nie ma sensu poświęcać czasu, żeby czytać ją jeszcze raz, skoro mam ją relatywnie na świeżo w pamięci. Tak więc skupiam się dzisiaj przede wszystkim na jakości tego wydania i czy ogólnie warto książkę kupić. I zacznijmy oczywiście od tego, jak ona wygląda, jeżeli chodzi o wydawnictwo. I pierwszą rzeczą, jaka jest nam się rzuca w oczy, to jest oczywiście okładka różniąca się od oryginalnego wydania. Okładka, która jest częściowa, nazwijmy, ona jest częścią, podobnie jak na grzbiecie, który możemy tutaj zobaczyć. Ona składa się z cała seria, cała trylogia składa się z trzech różnych okładek, które układają nam się w jedną spójną całość, czyli prawdopodobnie kiedy postawimy sobie wszystkie trzy części na półce razem, no to obrazek, który tutaj mamy, będzie nam tworzył wspólną całość. Oczywiście, jeżeli chodzi o jakość wydania, no to jest ten sam wysoki mimo wszystko poziom tego, co zazwyczaj dostajemy od wydawnictwa Uroboros, z tąże różnicą, że dzisiejsza książka nasza jest naprawdę długa, ponieważ zajmuje ona 490 stron. To jest mniej więcej, trochę więcej niż powiedzmy Fazma i chyba trochę mniej niż Kompania Zmierzchów, więc naprawdę solidna, długa książka, ale jak możecie zobaczyć, mimo wszystko dosyć duże litery, dosyć jakby rozstrzelone, więc czytać się powinno jak najbardziej do przodu. Kolejna rzecz, która oczywiście jest niezwykle ważna dla wielu fanów, jakość tłumaczenia. I tutaj niestety nie powiem wam, czy są jakieś duże, większe, mniejsze wpadki, no bo tak jak mówiłem wcześniej, nie czytam tej książki, ale patrząc na to, kto był odpowiedzialny za tłumaczenie, a mianowicie przekład Marcin Mortka oraz konsultacja merytoryczna Jacek Drewnowski. I ten sam duet, moi drodzy, pracował przy okazji książki Tarkin od Jamesa Luciano, czyli pierwszej książki, jaką dostaliśmy od wydawnictwa Uroboros. I tam, z tego co pamiętam, to się sprawdziło całkiem solidnie, całkiem dobrze ten duet nam wypadł, nie było jakichś większych wpadek i mam nadzieję mimo wszystko, że jakby ta konsultacja merytoryczna, powiedzmy, od Jacka Drewnowskiego wyjdzie na plus samej książce. Z tego co tam rzucałem okiem, przerzucałem pomiędzy poszczególnymi stronami, powiedzmy, wyglądało to całkiem w porządku, opis, powiedzmy, fabularny ze środka był jak najbardziej w porządku. I jedna rzecz, oczywiście standardowo z tyłu znajdują się wszelkiego rodzaju recenzje Dziedzica Imperium, które możemy znaleźć i zawsze mi to rozwaja. To znaczy nie tylko w przypadku tej książki, taki mały off-top zrobię sobie. Zawsze jak kiedy widzę te książki, te recenzje wycięte i pokazane z tyłu, zazwyczaj są tak neutralne i tak wyjęte z kontekstu, że w sumie można byłoby nawet najbardziej negatywnej recenzji coś takiego wyciągnąć, więc zawsze mnie to po prostu bawi, kiedy coś takiego jest dodawane na książkę. Ale jeżeli chodzi o jakość wydania w pewien sposób, powiedzmy, jak to się prezentuje, jest naprawdę solidnie, chociaż wiem, że niektórym te nowe okładki w pewien sposób nie podchodzą. Mamy standardowo pasek Legendy, więc no, niektórzy pewnie mogliby marudzić, ale jak dla mnie jest całkiem w porządku, mamy wytłuszczone litery Star Wars, jest jak na jak zwykle na wysokim poziomie od Uroborosa, plus prawdopodobnie tłumaczenie jest całkiem solidne, chociaż ci z was, którzy czytają, jak możecie, to się podzielcie swoimi wrażeniami, czy rzeczywiście jest całkiem ok. I teraz jakby przechodzą takie krótkie jakby, czy warto kupić tą książkę. Moim zdaniem jak najbardziej. Jeżeli chcecie jakąś dłuższą opinię na temat samego tego dzieła, to zapraszam was serdecznie do mojej recenzji, o której wspominałem wcześniej, chociaż muszę was lojalnie ostrzec, ona powstawała jako jedna z pierwszych na tym kanale, więc jakość jest jej wątpliwa co najwyżej, za co oczywiście przepraszam, no ale również pewnych rzeczy trzeba się nauczyć. No ale jeżeli chodzi o samą książkę, warto ją przeczytać chociażby ze względu na to, jak ważna ona była dla całego niemalże pokolenia fanów Gwiezdnych Wojen, dlaczego tak wielu fanów do tej pory uwielbia postać admirała Trauna i nadal uważa, że ta trylogia, czy powiedzmy ta książka, jest tak fenomenalna i dlaczego można się przekonać, dlaczego w latach 90., kiedy się pojawiła, po prostu przebojem zdobyła serca fanów Gwiezdnych Wojen. Chociaż ja prywatnie uważam, że ta książka ma przesadzony aspekt Trauna, ponieważ Traun nie jest epicki, szczególnie w tej książce, szczególnie na samym początku, nie jest epicki dlatego, że coś zrobił, tylko po prostu, że autor go na takiego kreuje i naprawdę wygląda dla mnie dziwnie. Ale okej, trzeba oddać, książka była ważna dla wielu fanów Gwiezdnych Wojen, ważna była dla samego świata, więc jak najbardziej za 30
kosztuje parę złotych, moim zdaniem warto ją nabyć, przeczytać, przekonać się i jak to wyglądało. Tak więc Dziedziec Imperium wygląda tak od Uroborosa, prezentuje się całkiem sympatycznie, prezentuje się całkiem ładnie. No i tyle, moim zdaniem jak najbardziej warto go mieć na półce, a jeżeli ktoś nie czytał, no to moim zdaniem niemalże koniecznie, żeby samemu się przekonać, jak ta legendarna, powiedzmy, książka prezentuje się w rzeczywistości. Tak więc dzięki Wam bardzo serdeczne, mam nadzieję, że chociaż taka forma krótkiej bardzo recenzji czy opisu książki Wam się spodobała. Ja natomiast idę zajmować się kolejnymi recenzjami, tym razem książki anglojęzyczne, no i później będziemy zajmować się jeszcze wieloma, wieloma fajnymi rzeczami na kanale. Tak więc dzięki serdecznie, że wytrzymaliście, do zobaczenia w następnych materiałach i niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!